Podobnie mam jeszcze uwagę do obiegu dokumentów. Jeżeli ktoś pisze pismo do pana przewodniczącego Rady Miasta, jeżeli jest inaczej od teraz, to proszę mnie skorygować, ale wiem, że było inaczej. Jeżeli ktoś pisze pismo do przewodniczącego Rady Miasta, to gdzie trafia ta korespondencja? Do urzędu. A wcześniej gdzie? A w następnej kolejności gdzie? Do pana burmistrza. Więc burmistrz decyduje i kieruje to potem pewnie do Rady Miasta. A co stoi na przeszkodzie, żeby były dwie półeczki? Rada Miasta i burmistrz, czy Urząd Miasta. Nie stoi nic na przeszkodzie. Moim zdaniem niedopuszczalne jest, żeby organ wykonawczy miał nadzór nad tym, co robi, jak działa Rada Miasta. Pamiętajmy, że Rada Miasta nadzoruje działania burmistrza, a obecnie burmistrz w ten sposób nadzoruje Radę Miasta. Jeżeli nie będzie inicjatywy pana przewodniczącego Rady Miasta, bo wydaje mi się, że tutaj, no chociaż właściwie to sekretarz miasta powinien, aby zmienić te naganne reguły, złożę do podjęcia przez Radę postanowienia proceduralnego, o którym mowa w paragrafie 47 ust. 4 pkt 1.